byłem obejrzeć kamele, oczywiście było special prize, my friend. Later, maybe later. I tak dalej, dzieci wciskają takie bransoletki do dalszego nurkowania, a my zjemy jakiegoś naleśnika. O, patrzcie tutaj. Gdzie ta toaleta? Tutaj. Backpack. Idą ruscy turyści, a za nimi Wirmondy. No jak to jest? Nie ma sensu, bo to jest taka przejażdżka 10 minut na tym wyglądzie w słusznej plaży brzydkiej. No to. Podami na trochę tam pojadą, potem o, następny. Potem ta atrakcja. Ten ma jakieś ochraniacze ma. Tak, dyskutujemy sobie właśnie na temat tego, czy jest sens kupować własny sprzęt, coraz bardziej nurkowy i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że poza może komputerem to nie. Wszędzie wszystko się zawsze w najmie, jak się w każdej szkole na wszystkim świecie. No też oni serwisują, a to ty musisz regulator dalej serwisować wszystko. Tak, myślę, że nie ma sensu, bo na kawę byśmy sobie. Właściwie dodatkowa torba jest. No. Ja lubię podróżować prawie tylko z podręcznym bagażem. No to i tak by trzeba wziąć dwie torby. Ja nie lubię. Ja lubię samolotem na przykład tylko z podręcznym latać, mało plecakiem. To jest w ogóle mój optymalny schemat. Jak byłem w latach 90. z tatą w liceum, byliśmy wtedy. Ja mam ten liceum, pojechaliśmy do Egiptu, to taki tramping i wszędzie jeździliśmy właśnie takimi starymi Peugeotami. Cały Egipt to były takie stare Peugeoty, właśnie z trzecim rzędem siedzeń i takie dwa Peugeoty na naszą grupę. Ja nie pamiętam, nas wtedy było tam osób z 8. Cały Egipt jechaliśmy takim Peugeotami, aż do Asuanu na południe. Przecież nie jeździliśmy wtedy ni pociągami, ni samolotami, wszędzie takimi taksówkami. And you can come out, okay? And me and Adam will then continue, okay? The plan is, otherwise, if everything works okay, we're going to go down along the slope, slowly, gently, until, say, 12 meters. It's a nice coral block with a lot of corals in there. We'll have a look at them. And just continue left. We will continue maybe going down to 20 meters, something like that. Okay. And just follow the reef, see what we can find. After, when somebody reaches 120 bar, I will turn around. We will come back shallow. And there is a lot of coral blocks with sandy area. So some things to see, maybe scorpion fish, maybe an octopus, potentially a nudibranch, maybe. We never know. Maybe moray eel, some shrimps. This is the sign for shrimp. So we will see. When we come back shallow, I will give you the sign for a 3-minute safety stop. And we will make the safety stop and come back up. Yeah.
dobrze, byłam taka szczęśliwa, że Dwa światy. Tak, świat tradycyjny i świat kosmetyczny. Hotele, plaże tam. Panie, takie worki są. To jest taki work, żebyśmy nabyć. Ja bym chciała mieć taki. Dive now, work later. I taki. No, tak jeszcze. Albo taki surfer work net. Coś tam surfer. Nie, surf ever. Tam był jeden fajny sprzedawca, ale niestety odpadł w przedbiegach, jak powiedział do nas zdrastwuj. Niestety facet nie trafił, spalony w przedbiegach. No. Jak ktoś po sowiecku do mnie mówi, za Sowietę uznaje to niestety. Gość spalony, no. Miał pecha, trudno mu się mówi. Uprzedzony jestem. Każdy ma jakieś fobie, jakieś uprzedzenia. Ja na przykład nienawidzę Sowietów. Knajpki, głównie szopy. Fajne kancie. Mnie ja. No bo ty taka blond jesteś. Jeszcze mam taką kształt buzi. Myślisz, że masz taką sowiecką urodę? Nie sowiecką, tylko słowiańską. Słowiańską. No wiesz co? Lepiej mieć słowiańską urodę niż sowiecki charakter. No właśnie. Pan tutaj. Tak się pracuje też. Tak się pracuje. Też uważam, że to jest świetny sposób na pracę. Siedzieć cały dzień. Żyć gumę albo tam co kto lubi, pluć muchy. Taka buda. Powiem kebabownia taka. A tutaj patrzcie. Ramzes piramida. Normalny Ramzes. Może powinniśmy jakiś raz do takiej lokalnej zjeść. Może powinniśmy. To jest mój sam. Chłopaki robią tam sernik z sypkiem. Taka No dobrze, to delektujmy się teraz tym ciachem.